Sabalenka chyba. Ring volley pierwszy. Ring volley pierwszy starcie. Kalita Adam, wychowany klubu Bukowina Wałcz, medalista ostatnich Mistrzostw Polski Juniorów, Wałcz 2009. Również doświadczony zawodnik, natomiast Balcerowski Brian. To młody wychowanek klubu Krzeostrowiec. No piękny cios na dół Kality, niestety, ale nie wypunktowany przez piątkę sędziowską. Tutaj właśnie jest taki mały dylemat z racji jakiejś takiej oszczędnej punktacji, w sensie ciosów na dół. Przez, powiedzmy, sędziów punktacji elektronicznej. Dlatego są to ciosy no, bardzo skuteczne, odbierające oddech zawodnikowi. Niemniej jednak troszeczkę jakby gorzej widziane przez grono sędziowskie, a są to ciosy, które powinny być zaliczane do bilansu zawodnika. O, piękna seria ciosów na górę Kality. Tak jak wspomniałem, Kalita na pewno bardziej doświadczonym zawodnikiem jest. No ale tutaj zawodnik Krzeostrowiec, jak może, tak rewanżuje się swojemu przeciwnikowi. I myślę, że jak na razie walka w miarę wyrównana. Koniec pierwszego starcia. I za momencik już rozpoczęta runda druga. W dalszym ciągu Adam Kalita stara się wybierać pressing na swoim przeciwniku i tutaj, oj, teraz niegroźny cios, niemniej jednak zadany wewnętrzną częścią rękawicy i sędzia Zwaliński bardzo słusznie zwrócił tutaj uwagę Adamowi Kalicie. Proszę zobaczyć, jak zawodnik z Ostrowca broni tego dołu, żeby tam jak najmniej tych ciosów trafiało go. Widać jednak, że czynią pożądany efekt te ciosy na dół. I po prostu nawet gdy Adam Kalita zrobi taki ruch ręką, pozorując trafienie na dolne partie, już zawodnik z Ostrowca próbuje się kulić, aby na kolejny cios w tył głowy i nasadą.
No troszeczkę zaniżko głowa Adama Kalite. I pozostało nam jeszcze 20 sekund do zakończenia drugiej rundy. 6-1. Zawodnik z Bukowiny Wałcz prowadzi. Całkiem zasłużenie. Po prostu jest zawodnikiem dokładniejszym, wyprowadzającym więcej ciosów. I rozpoczęło się ostatnie starcie tego pojedynku. Z 5-punktowym zapasem, tak jak wspomniałem. Adam Kalita i tutaj kolejne ciosy celne. No na pewno piękne jest to, nie ma tutaj kumptatorstwa ani z jednej, ani z drugiej strony. Kalita prowadząc pojedynek w dalszym ciągu. Stara się ulokować kolejne celne ciosy. Czy to na głowie, czy tułowie przeciwnika. Natomiast Brian Balcerowski, pomimo powiedzmy wyraźnej przewagi Kality, stara się jak może również zrewanżować jakimiś ciosami celnymi, aby z honorem pożegnać się z ringiem w Starachowicach. Tutaj po prostu jeden cios i naprawdę zmiana sytuacji w ringu. To co powiedziałem, Brian Balcerowski. Z honorem sportowca chce przegrać ten pojedynek i naprawdę do samego końca. Próbuje atakować swojego przeciwnika. No tutaj bez jakiegoś efektu. W punktacji. Ale wizualnie po prostu i tutaj i kibice i trenerzy z narożnika niebieskiego. Po prostu. Jak mogą tak. Dopingują swojego wychowanka. No troszeczkę. Bo niestety, ale może mieć żal tylko do siebie. No po prostu był słabszym zawodnikiem w tym pojedynku. I na pewno zasłużenie go przegra. 9-1 dla Adama Kality z Bukowiny Wałcz. Następna walka.